ciekawe kachony i też różne inne ciekawe bębny. Daniel Moński. Ojej, nie wiem co, tabla, harmonika, balafon, dżembe, didgeridoo, śpiewy, tańce też potrafi, ale nie daliśmy mu. Witam Cybulski. Na lirze korbowej, na różnych fletach indyjskich, kawalu, śpiewy również, grzechotki, jeszcze bardzo dużo dudy, cytra, już nie zliczę, ma chyba z 500 instrumentów w domu, na których prawie wszystkie gra, Sebastian Wielądek. Kłania się Maria Pomianowska. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za miłe, ciepłe przyjęcie. Pozdrawiamy. Do widzenia. Państwo stoją przed sceną. Zespół stoi. Zrobiło się groźnie. W związku z tym mam propozycję, może usiądziemy. Bo to nie powinno chyba się tak skończyć. Nie wiem, czy państwo mnie wesprą. No dobrze, skoro bis, to będzie krótko i treściwie. Pozdrawiamy i życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Maria Pomianowska z przyjaciółmi, a my tylko powiemy jeszcze, że nie wszyscy przyjaciele dotarli. Jeżeli państwu się podobała ta propozycja, to radzę poszperać w sklepach muzycznych, bo jest dostępna płyta, a ci z państwa, którzy by nie chcieli się trudzić i chodzić do sklepów muzycznych, mogą taką płytę dzisiaj nabyć jako pamiątkę z tego wspaniałego wieczoru. Maria pokazuje tam, jak Lenin na pomniku. Tam jest płyta i chyba ilość egzemplarzy ograniczona,
ale cena jak najbardziej przyjazna i z autografem. Tak jest. Zespół teraz będzie jeszcze się krzątał przez chwilę, jako że musi teraz dojść do ładu z instrumentami. Ja tylko powiem, że słyszałem inną wersję odkrycia Fideli Płockiej. Rozmawiałem kiedyś z profesorem Andrzejem Gołębnikiem, który zajmował się wykopaliskami w Płocku i powiedział, że Fidel, proszę tam przy konsumpcji nie słuchać, Fidel została odkryta w latrynie i stąd jest właśnie tajemnica znakomitego zachowania tego instrumentu, jako że ludzkie znakomicie drewno konserwują. Myślę, że to jest mniej przyjemna wersja dla grającego na tym instrumencie, ale nie bez przyczyny o tym wspominam, jako że wydaje mi się, że ta wersja się uwiarygodnia dlatego, że polska kultura od czasów średniowiecza z tego miejsca niewiele się podniosła. I że na takich wieczorach jak dzisiaj wspólnymi siłami ją dźwigamy. Mówię też o tym, mając pewien cel, bo widzę, że Państwo tutaj przyszli z dziećmi i Maria Pomianowska nie wyjeżdża. W związku z tym proszę nadstawić ucha, bo mamy dojrzałą propozycję dla dzieci, jako że oprócz tego, że artyści grają, śpiewają w naszym kraju, są instytucjami i zastępują wiele szacownych instytucji, Maria Pomianowska oprócz tego, że jest artystką, również jest pedagogiem i tworzy swoją własną szkołę, gdzie Państwo będą mogli zetknąć dzieci z taką kulturą. Prawdopodobnie nigdzie. W związku z tym proszę się nie krygować i tutaj pokazuję raz jeszcze artystkę, to ona w dobre ręce dzieci oddać. Być może rozpoczną przygodę życia taka, jaka stała się udziałem Marii. Pytano kiedyś człowieka, czy umie grać na fortepianie. Powiedział, nie wiem, nie próbowałem. W związku z tym, być może jeżeli dzieci spróbują, to okaże się, że na czymś grają. Zespół jeszcze się krząta. Podejdę do Marii, podziękuję w Państwa imieniu, całując w rękę. Myślę, że ta wiadomość Państwa zbytnio nie ucieszy w Gdańsku, ale jeżeli ktoś jest z Krakowa, to Maria założyła nowy wydział na Akademii Krakowskiej i to jest doskonały adres, ale jeżeli nie, to jeszcze w ramach festiwalu Globaltika można wszcząć taki muzyczny proceder. Kolejny zespół przyjechał i zamiast, a patrzę, że jeszcze, że za sceną mamy Tojtoja. W związku z tym być może dopiszemy kolejny rozdział Fideli Płockiej, ale zanim to nastąpi, zespół kolejny przyjechał i zamiast tutaj się rozgościć, siedział za sceną i słuchał kolegów z najwyraźniejszym ukontentowaniem na twarzy i mam nadzieję, że nasz Chopin zainspirował ich do czegoś i w przyszłym roku powrócą tutaj z jakąś dojrzałą chopinowską propozycją, Chopin po rumuńsku, jako że kolejny zespół właśnie z tamtych okolic pochodzi. Jeszcze to trochę potrwa, w związku z tym, jeżeli ktoś poczuł pragnienie i chciałby je ugasić, albo troszkę zgłodniał, jest to właśnie ta chwila, kiedy można się oddalić, pójść i się najeść, bo jeszcze przez chwilę to potrwa. Za chwilę się pojawię znowu i będę opowiadał o kolejnym zespole, powiem tylko, że pochodzi z Mołdawii i że będzie grał naprawdę głośno i wesoło i że to jest nasza kolejna propozycja, że mamy koszulki po raz pierwszy. Festiwal odbywa się po raz szósty, ale po raz pierwszy mamy koszulki. Wyglądają tak, są w różnych kolorach. I Państwo kupując taką koszulkę, nie dość, że mają koszulkę, to jeszcze dają wyraz swemu poparciu festiwalowi, bo wspierają Państwo go delikatnie finansowo. O! Ale powiem szczerze, że legendy rocka... Nie mamy specjalnie dojrzałej propozycji na tych parę chwil, w związku z tym mogą Państwo zająć się sobą. No jednak gorszego położenia. Dalej. Przepraszam, zaraz wrócę. No to ja mówię, no to mówię właśnie o rodzaju muzyki, który przyciąga. Po prostu. Mówiłem o tych warsztatach dla dzieci,
Już wiem wszystko. Jutro w Orłowie, w galerii. Zapomniałem, teraz się dowiem. Debiut. I myślę, że jest to nazwa znacząca, jeśli chodzi o warsztaty dziecięce i oby była prorocza. No, parada na Chylońskiej, jak się to nazywa, święto Chylońskie, tak? Ja taki jest.